Łaską prawie jest to, że przez nie wiemy to, w jaki sposób podążać za Bogiem sprawiedliwości. To łaskawe, że Bóg wybrał, byśmy mogli poznać, jak możemy Go zadowalać i żyć w pokoju. Ale prawo nie może nas zbawić, może nas tylko potępić, ponieważ ukazuje nam, że jesteśmy niezdolni do podążania za Bogiem. Nie możemy tego zrobić. Nie możesz nawet wytrwać pojedynczego dnia bez zgrzeszenia. A nawet kiedy wykonujesz coś dobrego, to często grzech leży pod tego powierzchnią. Więc robimy coś dobrego i zaczynamy czuć się pysznie. O, jak dobrze, że mogę zrobić dziś coś tak dobrego. Dajesz coś biednemu i myślisz, to dobrze, dałem biednemu. Więc nawet dobre rzeczy, które czynimy, są skażone przez grzech. Jednakże łaska Ewangelii zastępuje zakon, niczym, jak w tym fragmencie, wino zastąpiło wodę. Ponieważ nie tak jak zakon, Ewangelia prawdziwie nas zbawia i prawdziwie nas oczyści. I to dlatego w 2 Koryntian, rozdziale 3, który także widzieliśmy, Paweł mówi, że zakon miał chwałę, ale przewyższyła ją chwała Ewangelii. Nowe przymierze obiecuje zbawienie wszystkim, którzy prosto ufają w sprawiedliwość, łaskę i miłosierdzie Jezusa Chrystusa. To dlatego mówimy, że jesteśmy zbawieni przez samą jedynie wiarę. To dlatego w Rzymian, rozdziale 3, Paweł mówi, że przez prawo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale teraz jesteśmy usprawiedliwieni z Jego łaski, jako dar, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, mówi Jezus, a ja wam dam odpocznienie. Więc wracając do naszego fragmentu, to co było wcześniej rytualną wodą narzuconą przez zakon, który nigdy nie był w stanie nas oczyścić, ale mógł jedynie przekonać nas o naszym grzechu, teraz stało się ewangelicznym winem. Strach stał się celebracją. Przez użycie kamiennych stągwi, zmieniając ich wodę w wino, Jezus oznajmia, że jest to skończone. Nie musimy już oczyszczać się w niej, po to byśmy mogli wkroczyć do świątyni. W Nowym Przymierzu już jesteśmy w świątyni. Jezus jest naszą świątynią. I w Nim jesteśmy oczyszczeni. Kamienne stągwie, które niegdyś używane do ciągłego ponownego oczyszczenia się znowu i znowu, zostały zmienione w pojemniki wina, używanego w radości i celebracji. W weselu ślubujemy kochać naszego oblubieńca, na dobre i złe, w dostatku i biedzie, w chorobie i zdrowiu. Jezus jest naszym oblubieńcem. Wie o tym, że jesteśmy gorsi. Wie, że jesteśmy biedni. Wie, że jesteśmy chorzy. A mimo to wybrał, by być z nami złączony w miłości.